Stacja Stara Bordziłówka. Zaczynamy dzisiaj w sztabie Klukówka, akcję Czysta Rzeka. Po raz drugi, pierwsza edycja odbyła się w ubiegłym roku. Był sprzątany odcinek od Worgul do Bordziłówki. Dzisiaj będziemy szli od Ludwinowa w kierunku Starej Bordziłówki, naszej miejscowości. Będziemy oczyszczać pobocza i okoliczne pola, na których zalegają śmieci, niestety nad którymi ubolewamy. Nasze społeczeństwo nadal wyrzuca śmieci do rowu, na pobocza, zanieczyszcza nam drogi i szkoda, że takie akcje są wykonywane, organizowane po to, żeby oczyszczać, a nie po to, żeby się cieszyć z tego otoczenia. Także mamy nadzieję, że dzisiejszy dzień przyniesie dużo dobrego. Mamy tutaj osoby plus 60 i plus 5-7. Myślę, że będziemy się dobrze bawić. Pogoda nam sprzyja. Jest to pierwsza akcja w okresie, kiedy mamy już zniesioną pandemię. Także cieszymy się bardzo z tego i myślę, że dzisiejszy dzień będzie pełen atrakcji. Zakończenie akcji, ognisko dla wszystkich uczestników, kiełbaski, ciepłe napoje, a organizatorami imprezy są oczywiście Generalny Sztab, któremu przewodniczy pani Basia Chorbowiec z gminy Leśna Podlaska oraz Stowarzyszenie Otwarta Wieś, Gminny Ośrodek Kultury w Leśnej Podlaskiej i Miejscowa Ochotnicza Straż Pożarna. Będziemy się dzisiaj właśnie udzielać dla czystego środowiska i czystego powietrza. Chcemy, żeby było czysto, żeby naszej okolicy było ładnie. Dokładnie, dlatego nie trzeba śmiecić. Dokładnie, dziękuję. Pan Tomasz Mielnicki, OSP Bordziłówka Stara. Co ty takiego tutaj nazbierałeś? Panie redaktorze, wszystko. Wszystko, czyli co? Od małego do dużego, od zakrętki aż po, jak widać, opony od narzędzi rolniczych, plastiki, od aut niepotrzebnych, widać także jakąś rurkę od wody, przednią szybę od auta, śmieci jest mnóstwo. Rąk do pracy jest mało, ale myślę, że damy radę. No ale skoro rąk do pracy jest mało, a tyle udało wam się nazbierać, to nie jest całkiem zły połów. No to jest dopiero pierwszy kurs. Mamy jeszcze około 800 metrów drogi do zrobienia. Połowa już jest w workach, jak pan redaktor widział, jechał. No i jeszcze sukcesywnie dążymy do wioski. To teraz zdradźmy, co to za akcja. Czysta rzeka w Bordziłówce Starej, tak? Tak, sztab Klukówka, od nazwy naszej rzeki, która też jest czysta. Działamy już drugi rok razem z współpracą ze Stowarzyszeniem Otwarta Wieś, Gminny Ośrodek Kultury w Leśnej Podlaskiej. Dziękujemy dziewczynom za przybycie, za pomoc. No i oczywiście OSP Stara Bordziłówka. W tym roku teren sprzątania nieco inny niż w tamtym roku. Zgadza się, w tamtym roku była akcja Floria, czyli od naszej tak zwanej żużlówki do wsi, a dziś zrobiliśmy sobie początek wioski, Klukówkę, tak zwaną Klukówkę. I jak oceniasz, tamta bardziej taka pokaźna w zbiory, czy ta bardziej pokaźna w zbiory? Która droga była czystsza, bądź jest czystsza? Czystsza będzie po posprzątaniu. No dobra, okej. Ale już widzimy na dzień dzisiejszy, na tą godzinę, że Klukówka, droga drugiego wariantu, jest bardziej zaniedbana, zanieczyszczona. Czyli ta Bordziłówka Stara, Leśna Podlaska. Tak. Ale tu też ważne, Przemka może teraz dopytam, sprzątacie również okolice zabytkowego cmentarza. Tak, no bo to akurat jest droga od Ludwinowa, od zakrętu do nas tutaj, do zakrętu. I... Więc droga uczęszczana. Tak, droga uczęszczana, bo jednak jest tych śmieci bardzo dużo. Dzisiaj teraz w tym momencie te śmieci zwozicie przy wozówce i co się później z nimi stanie? Przyjdzie ekipa z komunalniku i te śmieci zabierze. Dziękujemy za rozmowę. Dziękuję również.